Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Historia z Górnej Półki. Szanowni Państwo, dzisiaj książka, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku, praca Mirosława Krzyszkowskiego i Bogdana Wasztyla, Jak Polacy uciekali z Auschwitz, tym główną częścią, nas nie złamią. Tematyka Auschwitz każdego roku odżywa. Odżywa za sprawą rocznicy wyzwolenia tego obozu, która przypada 27 stycznia, wydarzenia z roku 1945. Odżywa bardzo często też w kontekście daty 14 czerwca 1940 roku, kiedy do Auschwitz, polskiego miasta Oświęcim, zajętego przez Niemców w 1939 roku, przemianowanego na Auschwitz i włączonego do III Rzeszy, zaczął funkcjonować obóz, który jest symbolem. To historia, ale i symbolika dzisiaj dla wielu osób, czyli miejsce, jakim było Auschwitz, KL Auschwitz-Birkenau. Otóż historia tego obozu to historia według ostrożnych szacunków około 1 500 000 ludzi, którzy zostali do niego przywiezieni. Spośród tej liczby około 900 000 Żydów zostało w obozie zamordowanych, konkretnie w części Birkenau. Zostało zamordowanych około 75 000 Polaków. To wielka tragedia, o której uczymy w szkołach, o której pamiętamy. Ale historia tego obozu to również historia bohaterskich ucieczek. Bohaterskich ucieczek, za którymi też stały dramaty. Dramaty tych, którzy w obozie pozostawali i często ponosili odpowiedzialność za tych, którzy uciekali. Ale w książce, którą Państwu gorąco rekomendujemy, książce wydanej przez wydawnictwo Znak, mamy opisane okoliczności, w jakich uciekali. Już pierwszy, czyli Tadeusz Wiejowski, więzień z numerem 220, który zdecydował się na ucieczkę w pierwszych dniach funkcjonowania obozu. Konsekwencją tej ucieczki był najdłuższy, trwający 20 godzin apel, na którym więźniowie padali z wycieńczenia. Sam Wiejowski uciekł skutecznie. Niestety jeszcze w okresie II wojny światowej, jesienią 1941 roku, został przez Niemców schwytany. Historia ucieczek to bez wątpienia taka historia, jaka znana jest już dzisiaj wielu osobom w Polsce, a jeszcze 20, 30, 50 lat temu nie była znana, to historia rotmistrza Witolda Pileckiego. Człowieka, który do obozu poszedł po to, żeby zorientować się tam, co tam się dzieje, założyć konspirację i zorganizować swoją ucieczkę. Pilecki nie był w obozie pod swoim nazwiskiem, przebywał tam jako Tomasz Serafiński. Proszę Państwa, w tej książce znajdziecie Państwo takich historii kilkanaście. Ale chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej, o niezwykłej historii miłości, która zakończyła się ucieczką. Miłości Edka Galińskiego, Polaka i Mali Cimetbaum, Żydówki, którzy w obozie się pokochali, którzy zorganizowali swoją ucieczkę, pomagali im w tym inni więźniowie, między innymi Tadeusz Bielecki. Historia dwójki ludzi, którzy chcieli żyć na wolności, którzy chcieli założyć rodzinę. To, w jaki sposób uciekali, choćby okoliczności, w których Mala, kobieta, która mogła mieć w obozie włosy. Dlaczego? Bo była lojferką, była gońcem. Żeby ukryć te włosy, miała nałożoną na głowę umywalkę i z tą umywalką wyszła z obozu. I kiedy znaleźli się poza drutami obozu, żeby mieć co jeść, Mala udała się do sklepiku, została rozpoznana. Edek kilkaset metrów, będąc w oddaleniu, obserwuje to i co robi? Również oddaje się. Oboje giną w obozie. To oczywiście historia Kazimierza Piechowskiego, człowieka, który uciekł z obozu w mundurze niemieckiego żołnierza SS-mana wraz z trójką innych więźniów, mało tego, wyjeżdżając samochodem. Już tylko tych kilka historii, i to są te najbardziej znane, powinno nas zachęcić do tego, żeby sięgnąć, bo jest to też historia o ludziach odważnych. Jest to historia o typowych Polakach, ludziach ceniących wolność, ale jest to też historia o Polakach funkcjonujących w obozie, gdzie byli przedstawiciele różnych narodowości i bardzo często za drutami te wszelkie różnice nie miały żadnego znaczenia. Ten tytuł Nas nie złamią jest niezwykle wymowny i pomimo tych kilku tragicznych lat, a okres funkcjonowania obozu to były lata 1940-1945, był to czas, który pokazał, że można sprawić, że padniemy na krótko na kolana.
ale nie można nas złamać. I ucieczki z obozu Auschwitz, opisane w brawurowy sposób, bo jest to książka historyczna, ale napisana takim językiem, żeby każdy mógł do niej sięgnąć, z całą pewnością wzbogaci Państwa wiedzę o wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat, o których warto, żebyśmy pamiętali nie tylko w kontekście wyzwolenia obozu, czy też jego założenia, choć tej pierwszej daty przecież nie celebrujemy, ale pamiętali również o tym, jak wyglądały warunki funkcjonowania w tym obozie i pamiętali również o tych, którzy potrafili z niego się wyrwać. Serdecznie Państwa zachęcam do lektury książki Nas nie złamią, jak Polacy uciekali z Auschwitz. Dziękuję bardzo.